Witajcie, jesteśmy dzisiaj z Filipem na placu zabaw, bo nie mamy w żadnym innym miejscu warunków do nagrywania i kupiliśmy sobie takie, znaczy ogółem to jest, ja bym powiedział, że to jest początek takiej naszej serii, gdzie będziemy po prostu pić napoje i będziemy mówić, czy one są dobre, czy niedobre, ale ja nie chcę tego traktować jako pierwszy odcinek serii, jako początek, bo nie chcę mieć takiego biednego, że tak powiem, początku serii, dlatego to jest odcinek zerowy. Taki, no co nawet nie jest test, to jest po prostu taką. Kupiliśmy sobie w Biedronce taką kawę mrożoną, kawę Dor, kawa mleczna. Kawa mrożona, mleczne espresso i ona kosztowała 2,99 i tu pisze, żeby jeszcze potrząsnąć, a zresztą wy to widzicie w tym momencie. I my tego jeszcze nigdy wcześniej nie piliśmy, znaczy się Filip tego nie pił, ja tego nie piłem, tym razem to tylko ja to wypiję, bo Filip to ogółem unika kofeiny, bo tam problemy z sercem czy coś, ale zresztą kofeina też hamuje rozwój umysłowy dziecka, dorosłego człowieka ogółem i widać jak, na jaki umysł twórczy wykształcił Filip, kiedy on nie pił kofeiny, a ja to się zatrzymałem już z tym rozwojem umysłowym, bo ja tą kawę czasem pijam, znaczy nie tą, tylko ja ogółem czasem kawę pijam. I jej co? No ja teraz się czuję nie tak, jakbym się bardziej zatrzymał, tylko jakbym się już w ogóle zaczynał cofać. Przypadkowy dzieciaku, co to wlazłeś teraz na plac zabaw? Widziałeś tego nowego śmiesznego memesa na kwejku?